Awantura o kasę 76, nie? Ja 7. Zobaczmy, jak tam będzie szło naszym kolegom. Farciacik! Farciarzom mam na myśli. Mam do ciebie wywiadowanie się dobrą i złą. Dobra jest taka, że poziom twojej wiedzy jest całkiem ok, a zła, że piszesz na klawiaturze. Mi się klika klawiatura dwa razy. Nie wiem czemu. Gryzła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Lubisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby wygrać nasz program, potrzeba doskonałej wiedzy, świetnej taktyki w czasie licytacji, mocnej Dawaj. Drużyny, a także często donośnego głosu. Oto 12 uczestników naszej nie gry. Nie wiem nawet, co ty piszesz, taki szarfu, co to jest. Na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy. Niemieccy to Wojciech Wróbel, historyk Strzebnicy. Kapitan drużyny Tomasz Jarosz, informatyk z Domanowic. Witam, witam. Geotechnolog z Strzebnicy i Joanna Morchat, geotechnolog z Wrocławia. Zieloni to Marcin Marczak, student politologii z Warszawy. Mirosław Szlasa, matematyk Strzebnica? Lombardzik. Kapitan drużyny Paweł Kaczorowski, student zarządzania z Draszyna. Andrzej Szewczyk, student farmacji z Warszawy. Żółci to Igor Rogula, student pedagogiki z Warszawy. Kapitan drużyny Wiesław Rogula, prawnik z Częstochowy. Oho. Łukasz Kaczmarek, student pedagogiki z Wrocławia. I Mirosław Mądry, inżynier elektryk z Parzynowa. Mirosław Mądry, zobaczymy. Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie. Biali jakoś znowu inna. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Oto czekająca na mistrzów loża. A my powitajmy mistrzów awantur o kasę po raz 15 w ich losie. Po raz 15. Jala. Jerzy Kraszyński, Jakub Grudziek. Uwaga. Zobaczmy, jak im pójdzie tym razem parciarzom. Aż publiczność stała. Aż publiczność stała, to może dlatego, że macie wspaniały wynik na koncie. We wszystkich programach zarobiliście do tej pory. Teraz zrobię wrażenie na waszych przeciwnikach. 199 102 zł i 6 samochodów. Ja pierdzie. Panie Dariuszu, no, słyszałem, że tak mocno świętowaliście ostatni program, że stracił pan zęby. Zęba jednego straciłem, zgadza się. Jak to było? Znaczy, ja wolałbym w szczegóły nie wchodzić. Ale to prawda? Prawda. Wszystko ok z zębami? No w tej chwili tak, 50-50. Na razie jestem w trakcie leczenia. Ale to nie była bójka? Nie, nie, to było po prostu w czasie zabawy. O, może ostra tak to ostra impreza, to była ostra impreza. Co oni tam musieli robić, nie? Państwa, otóż, 6 samochodów, ostatni samochód przybył wam dopiero w włączyłem. Programie. W takim razie wypada 1,5 samochodu na każdego z was. Jak zamierzacie rozwiązać ten problem? No to jest właśnie problem i mamy taki plan cichy, że musimy jeszcze wygrać 2 samochody. Ten będzie 8 samochodów, czyli po 2 samochody, czyli dla nas i dla żon, ewentualnie przyszłych żon. I ewentualnie możecie, przyszły żon, i ewentualnie możecie założyć firmę transportową. To też byłoby jakieś rozwiązanie. Panowie, ustanowiliście firmę, w naszym programie załatwą. Wszystkie możliwe rekordy, oprócz jednego. Jakiego? No nie, ja nie mam pojęcia. Otóż macie na swoim koncie tylko jeden ogórek kiszony, a były drużyny, które miały znacznie więcej. Dzisiaj macie szansę nadrobić te zaległości. Witamy w grze!
Jak oni im ciągle auta dają, to jak mają to niby nadrobić? Drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz dla przyszłych mężów Gajgi w następnym programie. A jeżeli im się nie uda, to ich dzisiaj pożegnamy i w loży mistrzów powitamy nową drużynę. Panie Dariuszu, pan o tym zębie myśli cały czas, tak? Myślałem, że to będzie słodki sekret, bo ja tu kurczę, wszyscy będą teraz wiedzieć o tym. No. W domu nie wiedzieli w ogóle o tym, teraz się dowiedzą. Oj, oj, oj. Po cichu lecze, oj, oj. W każdym razie wiem, że potraficie świętować sukcesy, no. No dobrze, niech będzie. Moja strata. W takim razie możemy zaczynać. Nasi mistrzowie zawsze bardzo uważnie oglądają pierwszy etap. Cały czas robią jakieś notatki. Być może kiedyś opublikują to w formie książki. Będzie co czytać, o, a my rozpoczynamy pierwszy to etap. To byłoby ciekawe. Może wydali książkę, 20 lat miało. Ale tak się dorobili, że nie potrzebowali. Złote otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej. Witam, Saneso, witam. Licytację i ta, która licytację wygra, odpowie na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą. Ile przybliżeniu teraz to jest kasy? Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z mistrzami. Dwa razy tyle. W tym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Dzięki, Vento, za 59 lat. Dziękuję bardzo. Zależy, co z tymi pieniędzmi zrobili, no. Raczej nie trzymali na koncie. Poinwestowali w coś, na przykład powiedzmy te mieszkania, jak typowy Polak, no to razy mają 100, no ale wiesz, jak trzymali, no to inna sprawa. Losuję pierwszą kategorię. Dzięki za 59 lat. Pierwsza kategoria to... Aha. Odpowiedź. I wszyscy mają równo, to kto to kupi? Można teraz kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszej grze. Nic. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 zielonie. Mistrz zielonie 300, proszę. Mistrzowie. Niebieski 400. Niebieski 400. Żółci 500. Żółci 500. Niebieski 600. 600 niebieski. Zieloni 700. 700 zieloni. Niebieski 800. Mam 800 od niebieskich. Ty. Drugi 800 po raz trzeci. No kaszu, no ktoś pisał, ale nie wiem ile w tym prawdy. Tak będę mogli. Ale będą challenge'a Elden Ringa. Żółci mając na koncie 4000 zł, za nimi zieloni 4300 i niebiescy 4200. Dobra, spinuj to, spinuj. A dwie pozostałe drużyny włożyły swoje pieniądze do puli, te pieniądze jakby wypadły z gry. Losuję kolejną kategorię. Kara się dokarmiał. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej. To była podpowiedź. Zieloni 300. Odpowiedź kategoria była. Żółci 500. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Jakieś spokojne te gry się zaczęły robić, nie? Już nie ma tak jak kiedyś, że pierwsze pytanie decydowało o wszystkim. Panie Tomaszu, dlaczego pan z podpowiedzią nie licytował? Nawet jak państwo nie są dobrzy z tej dziedziny, to jest podpowiedź. Czekamy na większą kasę w puli. Dobrze, byśmy to się doczekali oczywiście. No to trzeba podbić stawkę, co ty? Jakie imię nosiła żona Abrahama, matka Izaaka? Ja pierdzielę w dupa. Nie mi się tak wydaje, że Sara, nie wiem, że ty jest. Sara? Sara? Ja myślę, że Sara, chyba. Tak? To Łukasz udzielasz odpowiedzi, tak? Więc odpowiedź udzieli Łukasz. Ja nie wiem. Więc wydaje nam się, że odpowiedź na to pytanie brzmi Sara. Tak jest! Aha. Sara, żydowskie imię. Okej, zapamiętajmy.
Czy niebieska drużyna wiedziała, że to Sara była? To ja tak myślałam. Domyślaliśmy się tej odpowiedzi. Można było brać, prawda? Nie cytować wyżej. Z kolei u żółtych pan Wiesław wiedział, ale jednak nie pan odpowiadał. Dlaczego? Dlatego, że w tej dziedzinie specjalistą jest Łukasz. Aha. Ja tak przy okazji zupełnie. Ale pan wiedział. No tak się złożyło. Ja muszę powiedzieć, że kiedy zobaczyłem pierwszy raz drużynę żółtych, to pomyślałem, że może jest to drużyna koszykarzy, dlatego że, no zobaczcie państwo, ja jestem niski, 1,88 m. A wstańcie panowie, proszę. A delegat, tak, proszę. O kurde. Kurde. Kapitan Napoleon, Stradek drużyny. Igor Kośniewicz, pan tylko 1,80 m, a pan 2,5 m, proszę państwa. Widziałem. Gracie panowie w kosza? Amatorsko. Amatorsko? Tak. Tylko dla przyjemności, tak? Tak, raczej tak. Tak więc 5200 zł to jest stan konta drużyny żółtych, za nimi zieloni 4000, niebiescy 3800, a ja losuję kolejną kategorię, 5 pytań do końca tego etapu. Dawać, ale już bez religii. Kategoria świat polityki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Zieloni 500. Żółci 500. Żółt ma 500 600. Oraz drugi. 600 żółci, proszę. Kolor, proszę mówić. Zieloni 700. Mam 700 zielonych. Oraz drugi 700. Niebiescy 1000. Proszę 1000. Kurde. 1100, proszę. Chyba to odciny, co? Oraz drugi i 1200. 1200, dziękuję. Kto na więcej? 1300. Mam 1300 zielonych. Czy dostanę więcej? Niebieski ma ping. Niebiescy 1400. 1400 proszę od niebieski. 1400. Mam 1600 od zielonych, co dalej? No graj! Niebiescy 1400. Zieloni, rzuci dwa proszę. Ale porypal, co tu się dzieje? Coś tacy zamroczeni wszyscy. 1400 złotych w puli tego pytania. Świat polityki, o co tu chodzi? Odpowiadają... Wszyscy mają lagi. Zieloni, którzy grają wabank. Prezydentem którego państwa został w 1990 RPA. Roku Nelson Mandela. Odpowiadamy i odpowiedzi udzieli Marcin. Chodzi tu o Nelsona Mandela. Nie. Tak, zgadza się, tak. Chodzi o Nelsona Mandela. Tak. A jaka będzie odpowiedź? To chodzi o właśnie Nelsona Mandelę. A jaka będzie odpowiedź? Oczywiście Republika Południowej Afryki. Tak jest! Chodzi o Nelsona Mandelę. To jest stan konta drużyny zielonych. Za nimi żółci 3200 i niebiescy 2400. A ja mam 4 pytania do końca tego etapu. Tu wszyscy się dobrze bawimy. Mistrzowie także moment, to był ten moment, myślisz? Tego odcinka konkretnie. O, historia. Kategoria historia powszechna. Uwaga. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 500 rzuci. 500 oraz drugi. Mam 600 od zielonych. Niebiescy 700. 700 niebiescy. Niebiescy. No dawać, panowie, panowie, niebiescy. Ale już szybko tym razem, szybko. Bał się. Po ostatnim. Tak, wszystko dobrze. I oczywiście no chcieli grać, bo mają podpowiedź, którą kupili za całe 800 zł, jeżeli dobrze pamiętam. No i chcą ją wykorzystać. Jeżeli im się uda, witam, to znajdą się na drugim miejscu w grze. 3900 w puli. Nie wiem, Dzidziu, chyba w jednym odcinku albo dwóch się źle wkleił. Spójrzmy na ekran. Ale nie wiem, o co chodzi nawet. Albo się która zaciął coś w przerenderowaniu. Francji pozowała do tego portretu. A wiele, to jest historia powszechna w dupę. Co ty pieprzysz? Bierzemy tą podpowiedź.
Witam, Nerka. Maria, jakaś tam... Maria. Genoveffa. Genoveffa. Próbowałem wykorzystać podpowiedź, bo ja mam bez. Panie Krzysztofie, chcieliśmy wykorzystać naszą podpowiedź. Proszę bardzo. Oto cztery warianty. Katarzyna Medycejska, Maria Teresa, Maria Leszczyńska, Maria Antonina. Nie wiem. No i to Katarzyna Medycejska. Maria Antonina coś tam jest, było coś takiego, ale... Czysty strzał. Ona królową, tak, urodziła się w Trzebnicy. No patrz, czyli to może być to. Ale tego pojęcia nie mam. Leszczyńska, Teresa, Maria Teresa, ona urodziła królową. Nie. Jak mają czas? Jeszcze jest? Nie ma tutaj. Nie ma. Nie mają tylko czas, tutaj mają powiedzieć. Maria Teresa to była cesarzowa Austrii? 25 sekund jeszcze. A ja czy Katarzyna? Pojęcie nie mam. Medycyńska. To mi wygląda, ale to mi wygląda na... Oni wabank poszli, nie? Leszczyńską czy Teresę? To pieprzą wabank. Pojęcie. Podpowiedzią chyba. Maria Teresa, co ona tam robiła? Nie mam pojęcia. Katarzyna Medycyńska i Maria Leszczyńska. Antonówka, nie? Antonina to tam. Proszę bardzo, odpowiedź. Czas się skończył. A może nie, może Leszczyńska. Wydaje nam się, że tą królową jest Maria Leszczyńska. Oj. Maria Antonina. Oj, 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 panowie i panie. Do domu won. Do domu won. Wszystkie pieniądze. Ej. Odpowiedź na to pytanie nie udało się. Musimy was pożegnać. Bardzo mi przykro. Ma bank żółci teraz. Albo blok będzie, albo wabank. I luj. Tak więc mamy drużynę żółtych w grze ze stanem konta 2700 zł, ale prowadzą zieloni 6400 zł. W puli do następnego pytania przejdzie 3900 zł. Panie Wiesławie, czy zmartwił się pan tym obrotem spraw? No, muszę powiedzieć, że troszeczkę jednak tak. Dlaczego? Dlatego, że czuliśmy się dobrze w towarzystwie tej drużyny. Proszę bardzo. Jednak rywalizacja nie przeszkadza, żeby w studiu drużyny mogły się polubić. A ja losuję kolejną kategorię, 3 do końca tego etapu. Co jest? Inżynier, co ty piszesz? Kategoria ciekawostki. Siema, zmęczony. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. 400 ty. Po raz drugi i 400 po raz... 500 zieloni. 500 w ostatnim... Chłop zapomniał, ile jest puli chyba. Nie, to żółty zapomniał. Debil pieprzony w dupę. Dobra. Cytować, panie Wiesławie? Czułem, że to nie ten moment. W porządku, intuicja, tak, tak podpowiedziała panu. No dobra, jednak masz rację. Nie będzie to błąd, bo jeżeli się zielonym uda, to wzbogacą się aż o 4800 zł, bo była przecież pula do przejęcia z poprzedniego pytania. Pytanie brzmi, jak zawsze z tej kategorii, do czego służy ten przedmiot? Minuta na zastanowienie. Ty, jak to do tego, do frytek religii? Do krycia dachu. Jak do krycia w dupę dachu? Jak do ciasta, coś takiego. Ale to za małe jest. Co brać, podpowie czy... Spróbuj zgrać. Nie wiem. Spróbuj, podpowie. Czy można kupić tę odpowiedź? No mało jest. Oczywiście bardzo drogo. Oczywiście nie. Jaka jest panów realna propozycja? Zobaczymy, co będzie podpowiedzi. No, czekamy na pana Krzysztofa propozycji najpierw. 900. Proszę was. Tyle, ile była kupiona przez w losowaniu, 800 zł. 500. Przecież w puli jest 4800 zł. Przy takiej puli oj, za mało. 1800 i sprzedaję. Denerwował ich. O, za 800. No nie, no, 1000. 1800. 1000. Nie sprzedam. Nie sprzeda. No nie, bo 1200.
chociaż troszkę spuścić. Dobrze, troszkę. 1600 aby... ostatecznie. Nie, nie, nie. Zejdziemy i jeszcze stracimy. Nie, nie, nie kupujemy. Proszę bardzo. Co, będzie do frytek czy nie będzie? Jaka jest odpowiedź? Panowie, czas minął. Ale to nierówne jest. Mów, ptachu. Odpowiadaj. Co to? No nie jest. A cóż to będzie? Spróbujemy. To wydaje nam się, że to jest do pieczenia ciasta. Forma do pieczenia ciasta. No, gdzieś tam blisko, ale nie to. Do krojenia frytek. O! Mówiłem, że do frytek od razu, ale easy. Dobra, ty. Chłopski rozum, Ez. Mocno walczyły. Pan Wiesław powiedział, że to nie był ten moment, ale myślę, że się zagapił po prostu, tak? Nie, nie, dokładnie wiedziałem, że to będzie jakaś ciekawostka typu przedmiot. Frytkę. Ale wie pan, że u nas frytkę. Nie ma kary za złą odpowiedź. Bo przecież pieniądze stają w puli. Ty, no, miał dobrą intuicję, bo nie kupił i nadal jest pula. I teraz żółty to kupuje i wchodzi do finału, tak? Tak, tak, tak. Kategoria wędkarstwo. O ja pierdziele, o Jezusie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham bardzo. Rzuci baban! Rzuci baban! Chłop chciał krzyknąć 300? Zobacz ile puli jest, zobacz ile jest puli. Teraz się popisz swoimi wiadomościami. Teraz się popisz, stary do syna. Teraz się popisz, no. Dawaj, pokaż. Także, żółty, udało się kupić to pytanie. Także słyszałem, że pan Mirosław licytował. Chciał pan zablokować ich, tak? Nie, chciałem 300 powiedzieć. 300, to i tak w razie czego by natychmiast przebili wam bank, także... Także ja nie byłem pewny, czy to jest właśnie 2-300 czy 300, ale 300 tak wydawało mi się, że jest 300. Po prostu, panie Krzysztofie, nawiasz była przysłowiowa rybka. Tak jest. Tak? To i git. Poprzednie było 500 różnicy. Jeżeli teraz odpowiecie prawidłowo, to obejmiecie prowadzenie i macie ogromną szansę na zmierzenie się z naszą fantastyczną drużyną mistrzów. A jeżeli wam się nie uda, to niestety... Dla was, ale do finału wejdą zieloni. Oto pytanie. Myślę, kto że Dead będzie. No, wszyscy wędkowali? Poproszę. Aha, to dobrze. A nie, to ogarniają. Najłatwiejsze. Jak w gwarze wędkarskiej nazywa się elastyczną końcówkę wędki podlodowej, odpowiednik spławika? Spławik! Znowu spławik! Elastyczna końcówka. Jak to było? Elastyczna końcówka. Zieloni chyba ucieszyli się z tego pytania, tak? Zero. Zieloni wiedzą? Nie wiedzieli. Nic. Jesteś w dupę kiwok. Panie Krzysztofie, udzielam odpowiedzi. O, bez konsultacji. Przy czym... no jest to w dużej mierze podejrzenie tylko. Ja? Nie pamiętam tej terminologii dokładnie, ale w gwarze prawdopodobnie nazywa się to kiwak. Oj. Czyli może Ślązacy mówią nawet, słyszałem to w gwarze śląskiej dokładnie powiem. Nazywa się kiwok. A wiele jest gwar. A wiele jest gwar. Panowie, tak jest! To jest to głośno. Nieźle wymyślili na potrzeby programu Item, nie? Wyślili to. Totalne Pepo Foil. Czerwo jakieś, kiwok. Niech pan powie, panie Wiesławie, pan powie. To może on powie. Panie Igorze, pan powie. I właśnie za to kocham mojego ojca. I dobrze pan powiedział. A, to jest serio, stary z synem. 300 złotych na koncie drużyny żółtych. Żółci obejmują prowadzenie. Miłość rodzinna kwitnia, więc wszystko w porządku. Przed nami ostatnie pytanie w tym etapie gry. Przeprosimy jego. Amy, pieprz się za tego kiwoka zmyślonego. Mity i dzieje starożytne. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta. Sorry, poniosło mnie. Słucham panu. Rzuci 300! Rzuci 300! 400! Przekiwał? 400 po raz drugi i 400 po raz. Co to znaczy? Sprzedaż na 7
500 złotych w puli, odpowiadają. Sorry, poniosło mnie. Pytanie wybacz. Z kategorii mity i dzieje starożytne. O, mitomania. Który ptak był symbolem bogini Ateny? Sowa. Sowa. Na pewno. Podzielam odpowiedzi. Symbolem bogini Ateny była sowa. Tak jest. 700 złotych wędruje na konto drużyny zielonych i mają w tej chwili 6 tysięcy. Panowie, nie. Szło wam bardzo dobrze. Pod koniec tego etapu mamy tylko... Mam nadzieję, że wpadniesz do szamba. A drużyną żółtych i niestety to was... Kiwokiem mnie wyciągniesz. Ale ze starem konta 6 tysięcy złotych świetnie szło. Bardzo wam dziękuję. Amy gadał fiflok? Aha, czyli inżynier sugeruje, że Amy oszukał. Zgadzam się. To był... Powiem tak, kiwok to prędzej nazwa jakiejś choroby, jak się dziecko jakieś kiwa. Nie wiadomo czemu. I to jest to, a nie jest, że jakaś wędka, srętka w dupę, spławik, srawik. Dobra, pieprzenie, oszopenie, iluj. Automatycznie. Panie przepraszam, poniosło mnie. Stan waszego konta to jest 7 tysięcy i z tą kwotą witamy. Choroba sieroca. Tak, o to mi chodziło. Jezus. Rozpoczynamy finał żółci. Tak, masa, no. Ale musiałbym je wypić. 7 tysięcy złotych i widzimy, że współpraca rodzinna kwitnie w waszym... Skolby nie ma, to innych atakujesz? Nie, pieprzyć Skolbę oczywiście na równi, nie? W zespole? Czy to był pewnie i tak tu siedzi i ogląda, tylko nie może pisać. Więc możesz mi Skolma naskoczyć, bo nawet nie masz jak mi odpisać, petku. Żeby znaleźć się w awanturze o kasę. Jak to było, panie Wiesławie? Przypadek, czysty przypadek. Jeden SMS, odpowiedź. Ale czy to był pomysł? Osoby, której nie ma wśród nas. Śmiało. Mojej siostry. Czyżby był złamany regulamin? Dlaczego? Ej. Raz technicznie tylko po prostu. Tak, a czyje nazwisko było tam podane w SMS-ie? Moje, ale ja wcisnąłem ten ostatni, wyślij, to już było moje. Aha, czyli pan wysłał, ona napisała, pan wysłał. A kto odpowiadał na pytania? Znaczy, ja chcę powiedzieć przez to, że po prostu troszeczkę się opierałem, ale w końcu lepiej. Przełamała pański opór. I teraz jak pan dobierał drużynę? Czy patrząc na dziedziny, które mamy na kole, jak to było? To jest taka drużyna, która nie była w jakiś Kitsune, sposób poszukiwana. No. Od razu, Skolma to. Myśl, to oni po prostu. Brian Dedzik. Skąd się panowie znają? Nie pytam oczywiście o pana Igora. To jest mój syn. To wiemy. To jest mój drugi syn praktycznie. Tak się składa, dziwnie, ale tak się składa. Jak to? To jest mój drugi syn. No i kolega, którego znamy już jakiś czas długi, który jest, można rzec, przyjacielem rodziny. Witamy panowie w finale. Kurde, jak on o tym dziwnie mówi, nie? Jakby nie chciał powiedzieć. Nie rozumiem. Mistrzowie, co sądzą panowie o drużynie żółtych po pierwszym etapie? Drużyna żółtych też nam zaimponowała. Reprezentuje bardzo wysoki poziom i nie mam tutaj na myśli tylko ich wzrostu. Myślę, że w finale będą stanowić bardzo, bardzo twardy orzech do zgryzienia. No a ząbki mamy zdrowe, tutaj przekazuję pałeczkę Darkowi. Chłop dysuje swojego kapitana. Okej, morale dead. Panie Dariuszu, no macie ogromną przewagę. 3200 zł, to na pewno wam pomoże w grze, prawda? Co ty pisz? To znaczy się... Tak, z tym, że te różnice są takie względne, bo czasem jest nawet 4000, 5000, a przegrywa się walkę, także to jest względne. To prawda, także już widzę, że w szeregach mistrzów pełna mobilizacja, życzymy powodzenia. No kolory spieprzone w tym odcinku, ja ale to... Koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która zadeklaruje na kaczu, to przegrają. I jeżeli odpowie prawidłowo, to on to dostanie. Ty jak się ma kacza, to można prowadzić samochód. A jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuje pierwszą kategorię w finale. Nie, tak, zależy. Amrak prowadzi. Literatura światowa. Tylko masa.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 300? 300 mistrzowie. 400? 400. Koniec. 500? O! 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedaż. Witam, Edith. 900 zł w puli tego pytania odpowiadają mistrzowie. Tutaj żółci, mimo tego, iż mają mniej pieniędzy, jednak nie chcieli wygrać tej licytacji. To jest ciekawa taktyka. Tak, Black Floor. Z którego kraju pochodził dramatopisarz Henryk Ibsen? O kurde, albo z Anglii. To jest ten, wiecie, to jest ten z Bojacka. Ze Szwecji on był? Nie no, jak? Serio? Norwegia, Szwecja, aha. Czarnogóra, aha. To ja to pieprzę i puszczam dalej. Włamują mi się do chaty. Piłują zamek. Witam. Ja nie wiem. Ja daję Angla i Luj. Dla mnie to jest Angliki, mam to w dupie. Od lasie. Nie mam takiego, że nie odpowiedział Szweda. Mimo, że mieli tyle czasu, nie odpowiedzieli na to pytanie. Mimo, że mieli więcej, to nie odpowiedzieli. Bo i nie kłóć się ze mną. Nie kłóć się ze mną. Duńczyk. Duńczyk. Albo szwedzki. Podkarpacia jest? Czas minął, panowie, proszę odpowiedź. Odpowiadaj tak. Szwedzki, że to jest. Udzielamy odpowiedzi z tym, że są pewne problemy, że tak powiem. Bo w rachubę wchodzą dwa kraje z północy Europy. Dobrze, ptaku. Nie ma problemu. Proszę mówić, no i minął, panowie. Odpowiadam. Odpowiadaj. Dania. Szwecja. Że Duńczyk, tak? Tak. Duńczyk był w Wabanku. Też. A co żółci by odpowiedzieli? Myślimy, że to był Norweg. Norweg, tak, Norwegia. Czyli Anglik. Teraz zaczynam podejrzewać, że tak. Oni podbili Anglię, Wikingowie, i się geny rozwodniły, więc mógł to być i tak Anglik. Według mnie to był Anglik i mam to w dupie. Taka właśnie była taktyka żółtych, tak panowie? To się okaże. 5 pytań do końca gry, losuję. Kam. Kategoria światowa. Jezus Maria, jeszcze to gówniana ta kategoria. Muzyczne kategorie, to skam. Wielka Lechia podbiła Anglię? 500 rzuci. 600 proszę. 600 po raz drugi i 700 mam. 800 co na to rzuci. 900. Bajka, zabawa, gra. 1000 po raz drugi. 1100. Mam 1100. 1200. Miej se to w dupie, miej. 1200 po raz drugi. 1200 po raz trzeci. Ej, ale żółci słabo licytują. Chodzą za 1000 i nie grają. Trochę nie rozumiem waszej taktyki. No bo albo grać, albo nie licytować. A jak to było z wami? Po prostu konsultacja nam nie wyszła. A rozumiem. Jednak lepiej jak kapitan sam decyduje. Myślę, że tak. No bo to albo już iść i kupić, tak. Albo no też właśnie. Nie tracić pieniędzy. Znaczy, poniekąd jesteśmy prawie że pewni, że mistrzowie nie odpowiedzą na to. Rozumiem. W takim razie tak, widzę, historycznie, że śledzicie programy. Bardzo dobrze o to pytanie. Który odcinek? Odmianą którego nurtu muzycznego jest ragtime? To jest chyba odmiana... Polskie reggae. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź do tego pytania. Proszę o propozycję, za ile?
Polski rap. Pierwsza to będzie 500. 500 zł. 1500. 30. To jest za mało. No. To jest zdecydowanie za mało. 1000 zł. Żył ci mówią, że 1500 za mało? Nie, za mało, zdecydowanie. 50% da 1000, to bez przesady. 1500 za mało? Dajmy 30%, czyli 1000 zł. To jest i tak horrendalnie dużo. Sakramencko dużo. Sakramencko. Właśnie chciałem powiedzieć to, tylko nie wiem, by to przeszło na wizji. 1200. Kurde. No 1100, niech będzie. Który odcinek? Zakowskim targiem. Niech będzie. No ten, no co leci, no. Oto cztery warianty podpowiedzi. Blues. Ja gospel. Reggae. Jazz. Śmieciu do szczania? Heptyrion. Co to znaczy śmieciu do szczania? Czy ty ze starym szczacie do śmietnika, żeby potem się w tym umyć? Możesz odpowiedzieć na moje pytanie, zanim ja odpowiem na twoje. Ragtime grał. Ragtime grał. To gra Ray Charles. Ray Charles? To jest muzyk jazzowy. To jazz. Odpowiadamy. Odpowie Bartek. Proszę. To nie był do końca mój pomysł, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o jazz. Tym razem żółci się przeliczyli. Jazz. Jest! A Sosinek po tym? 3200 zł trafia na konto drużyny mistrzów i mistrzowie mają 10600 zł. Żółci mają 5000. Zerowałem pocisk na schemacie zaobserwowanym w twojej rodzinie wzajemnego do końca gry. Na te kosztowania kolejne i wygraną zapraszam po przerwie. Heptyrion, szczerze? Tylko prawdziwy koneser gówna mógł wymyślić taką składnię zdania, jednocześnie pisząc, że ktoś kosztuje szczyny. Więc prawdopodobnie pijesz ze starym mocz. Witamy po przerwie w awanturze o kasę. Trwa finał naszej gry. W tej chwili prowadzą mistrzowie mając 10 600 zł, a żółci mają 5 500. A ja mam jeszcze dla państwa 4 pytania. Który do końca to dnia losuję. 7-7. O, dawno nie było. Dawno nie było film światowy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 300 mi szczerze. Rzuci 2000. Rzuci 2. Co? Nie wchodźcie. Nie wchodźcie. To było wyzwanie. Po raz pierwszy ostro weszli do gry rzuci. Opluci. Jo pierdziele, ty, ale ich zdymali jak petów. O ja pierdziele. Mocna gra mistrzów, po prostu nie pozwolili tu dalej wciągnąć nice. Się w ich stacji i od razu zablokowali drużynę żółtych. Ej, serio ładnie, bo tam ci od razu bywa bank dali. 7,5 tysiąca w puli, przypomnę, w kategorię film światowy. Tak, tak, tak. Oto kto wcielił się w tytułową rolę oj. W filmie Forrest Gump? O nie, no taka... No. Co i nie wiedzą? Ty, ale to jest chyba najprostsze z filmu światowego? Jakie się trafiło, nie? Często były jakieś porypane z jakichś starych filmów. I mają w tej chwili aż 12 600 zł, a żółci 3,5 tysiąca. Biegnij, Lesie. Do końca gry losuję kolejną kategorię. Polski lektor. Biegnij, Lesie, biegnij. Historia powszechna. Jak te... Ej, ten ziomek. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham. 300, mistrzowie 300. 300. 400, 500 mistrzowie. 500 po raz drugi. Już przegrali, nie mają żadnych szans. 700 po raz drugi. Ładnie zagrali mistrzowie, bardzo. 900 po raz drugi, co dalej? 1000, jest 1000. 1100. Proszę, jest
Wabank? 1200. Mam 1200. 1300. Mam 1300. 1400. Blok. Blok. 3500 wstrzymane. Boże, jak oni ich wydoili. Chyba pierwszy raz wydoili któryś film tak bardzo. Emocje w licytacji spowodowały pęknięcie drewienka, które już po raz któryś musimy wymieniać. 4900 w puli, jeżeli mistrzowie odpowiedzą jak prawidłowo, to będą mieli aż 14000 złotych. A jeżeli nie, będą mieli 9100 złotych. Znowu mistrzowie zablokowali żółtych. Oto pytanie z historii powszechnej. Jak nazywał się kardynał, który od 1624 roku był pierwszym ministrem Ludwika XIII? Karol W? Ludwika XIII. Karol W, możesz to rozwinąć? Na 100% według mnie to jest Karpowicie. Nie, coś tam. Czy są to? Myślę, że Ryszelie. Ryszelie był czy? Po tego. To od niego chodzi? No tak. Takie łatwiej zadaje się. Odpowie pan Bartłomiej. Chodzi tutaj o kardynała Ryszelie. Tak jest! Jest! Ja pierdzielę, skąd on tą dupę wszystko wie, dosłownie wszystko on wie. Przecież ten Bartłomiej to tak karuje ten team. Tam jest tylko kapitan i Bartłomiej, nie ma nikogo innego. Popieprzona. Z muszkieterów. Ja muszkieterów. Filozofia i religie. To prawda, Sanet. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham pan. Żółci 300. Żółci 300. 400. 400 mistrzowi. No i co robimy? No to gramy. 400 po raz drugi i co dalej? 400 po raz... No, 400. Trzeci. Dedek, pogodził się. Pogodził się z losem. On by wszedł za 800 i by go zablokowali. Nie licytować dalej, szkoda mu było pieniędzy. No bo podejrzewam, że wtedy to by nic nie dało spółdzianną. Oto pytanie dla mistrzów. Który święty uznawany jest za patrona strażaków, kominiarzy i piwowarów? Ty, to znane chyba, ale ja nie pamiętam. Odpowiadamy, odpowie Jurko. To był Florian. Dobra odpowiedź. Kurde, oni mocni. Ci mistrzowie tak fartą dużo, ale też dużo wiedzą. Fart ich często uratował, ale oni i tak dużo wiedzą, naprawdę. Mocni są. Dołożyć 14k. Kategoria matematyka. Ta, no Bartuś dużo wie, to prawda. Ten Bartuś. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... No dużo farta mają. No gdyby nie farta, by odpadli chyba 5 razy. Albo nawet więcej. Dwa razy wygrali, albo 3 remisem. To też w sumie taki w pewnym sensie fart. Zablokują go w pewnym momencie, szkoda mu było pieniędzy. No i w sumie słusznie. Pytanie dla mistrzów z matematyki. Jak nazywa się część powierzchni kuli wyznaczona przez przecinającą ją płaszczyznę? Koło. Jak elipsa? Nie wiem. Już wiemy, odpowie tym razem półkula? Myślę, że pan Jakub, przepraszam. A więc naszym zdaniem jest to czasza kulista. Tak jest! Jest! Co to w dupę jest czasza kulista? Nie! Zaraz mnie popieprzy! Nie wytrzymam, skąd oni to wiedzą? Nie wiem. Jezus Maria. Zanim powiem, jak jest stan ich konta, najpierw bardzo
dziękuję drużynie żółtych. Panowie wybrali u nas 1400 zł. Dziękuję wam bardzo. Ale wygrali. Oj, synki będą lane. 14 700 zł. Wymyślają nazwy jajogłowi. O, racja, nie było, no. Racja. Wieście K ponad. Jednego ogórka, 6 samochodów i 213 802 zł. Ja pierdziele. Porypany to jest jak duży. Prawie 2137, no. 1643 w treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia. Nie no, odcinek, w którym chyba mistrzowie najbardziej wiedzy pokazali ze wszystkich. Naprawdę na wszystko zdali odpowiedź, jakieś porypane pytania. To jest akurat mocny team. Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę